Znaczy ja uważam na Krzysztofa Godzie, ponieważ już dzwonił do mnie jego prawnik, jak kiedyś zalinkowałam coś z Pudelka, żebym to zdjęła pod groźbą kar prawnych, pozdrawiam. Więc wolę się specjalnie nie wypowiadać, natomiast uważam, że można powiedzieć wszystko. Tylko pytanie, jakich używa się do tego słów. Uważam, że słów, jakich on użył do opisu tej dziewczyny, to jest karygodne, to jest szambo, to jest dno. I to mam prawo powiedzieć. To, że on toczy jakieś swoje wojenki z lekarzami medycyny estetycznej, którzy podważają jego papiery, umiejętności, sama nie wiem już o co chodzi, to jest jego sprawa. Natomiast myślę, że źle potraktował tę dziewczynę. To było zdecydowanie poniżej pasa. To była stylistyka, która mi absolutnie nie odpowiada. Jej odpowiedź jest bezbłędna. Naprawdę bezbłędnie mu odpowiedziała. On ją też próbował wciągnąć pewnie w jakąś promocję swojej kliniki. To było ewidentne. Ona się od tego odsunęła i bardzo dobrze. Ja rozumiem, że on wydaje teraz kolejną książkę i że dba o PR, dba o to, żeby o nim było bardzo dużo, głośno, ale dziwne, że takimi sposobami. Bo mnie to odstrasza. To jest niefajne, to jest po prostu niekulturalne. I tyle. Karolina Kornik-Protowska kłamie, łga. Jest to największa hipokrytka w naszym show biznesie. Jednorazowa akcja była miesiąc temu, kiedy Karolina bardzo obraźliwy, bardzo nieprawdziwy post wrzuciła, więc wtedy mój prawnik, a nie menadżer, odezwał się do niej i powiedział jedno, albo pani faktycznie napisze prawdę, albo usunie, albo spotkamy się w sądzie. Karolina jest osobą, która właśnie wykazuje się największą hipokryzją w showbiznesie, bo to ona najwięcej krytykuje, to ona najwięcej ośmiesza, a ma pretensje do innych.